Ja w tym marszu uczestniczyłem od samego początku do samego końca, od Placu Konstytucji po Plac na Rozdrożu. Wielotysięczny rzeczywiście tłum ludzi, bardzo radosnych, bardzo uśmiechniętych. Niewątpliwie byli to młodzi ludzie w przeważającej większości, ale były to zarówno dziewczyny, jak i chłopcy. Byli to również kombatanci, były rodziny z dziećmi, były na przykład transparenty pod tytułem "To my, dzieciaroby, idziemy właśnie w tym marszu". I były transparenty wskazujące, dla mnie była to nowość, iż istnieją, i to trzeba liczyć na dziesiątki, a być może i setki, istnieją mniejsze, większe organizacje, które postanowiły właśnie pod swoimi hasłami uczestniczyć w tymże marszu i pokazać, że chcą w tym radosnym dniu wspominać. Z mojej perspektywy jako historyka, te osoby, które i te obozy polityczne, które bez wątpienia przyczyniły się do odzyskania przez nas niepodległości w 1918 roku, a które niestety w przekazie przede wszystkim edukacyjnym w czasach PRL-owskich były tak zniszczone i tak pohańbione, nie tylko fizycznie z nich uczyniono stertę trupów w czasie wojny i po wojnie, ale również językiem propagandy stalinowskiej wyzywano ich od nazistów, od faszystów, od wszystkich tych, którzy mieli się kojarzyć z oprawcami, którzy w czasie II wojny mordowali ludzi w obozach koncentracyjnych. I gdy po tym marszu wróciłem, proszę Państwa, do domu i włączyłem TVN, i bardzo przykro mi, że muszę to Państwu powiedzieć, bo nie jest to żal skierowany do Pani, Panów, którzy tutaj stoicie również z tej stacji telewizyjnej, ale przeraziłem się. Przeraziłem się, jak możecie, drodzy Państwo, uczestniczyć w czymś, co ma tak haniebną tradycję. To znaczy uczestniczyć w propagandzie stalinowskiej. I dla mnie to jest przerażające. Przerażające jest dla mnie to, że wpisujecie ludzi, którzy myślą kategoriami patriotycznymi i narodowymi, wpisujecie w kanon nazistów, którzy mają być rzekomo bandytami, chuliganami. Ja usłyszałem de facto o sobie, że podpaliłem dwa samochody, że uczestniczyłem w burdach z policją i ich biłem i na dodatek byłem jednym z aresztowanych, czyli rozumiem, że Niemcem, ekstremistą lewicowym, który się znalazł w więzieniu w areszcie. TVN tak przekręcał rzeczywistość, tak stworzył olbrzymią odległość między tym, co było naprawdę, a tym, co miało społeczeństwo usłyszeć, że naprawdę wpisywał się tego dnia w najgorsze tradycje totalitarnego, propagandowego reżimu. I to jest smutne. To nie jest powód do satysfakcji. To jest ogromny smutek. Mój prywatny, Jana Żaryna, jako uczestnika Marszu Niepodległości, ponieważ bez was, bez mediów, my nie trafimy jako te grupy, które funkcjonują w społeczeństwie polskim, do szerszej opinii publicznej. Wy możecie, macie taką władzę, żeby nas zatomizować i tak rozdzielić przekaz między nadawcą i odbiorcą, że staniemy się sobie obcymi ludźmi. Możecie, niewątpliwie. Tylko czy będziecie mogli powiedzieć w swoim sumieniu, że działacie w dobrej sprawie? No jest jakaś miara hańby. Dla mnie takim też przeżyciem bardzo smutnym, choć niewątpliwie do potwierdzenia, było to, iż usłyszałem słowa pana prezydenta, który wedle mojego rozumienia rzeczy bardzo wyraźnie powiedział, że ten wstyd, o którym mówił w tym przemówieniu, czy w tym oświadczeniu, należy się tym, którzy sprowadzili Niemców 11 listopada do Polski. W przekazie, na przykład internetowym, zarządzanym też przecież przez konkretnych ludzi, okazało się, że to zdanie o wstydzie pana prezydenta zostało tak zmanipulowane, żeby przekaz odbiorczy był następujący. To Marsz Niepodległości. To jest powód do wstydu. Jak wy możecie przekręcać słowa głowy państwa? A druga kwestia, jak głowa państwa może nie reagować, że zostaje manipulowana przez media? Do dziś ja nie słyszałem, żeby z Pałacu Prezydenckiego poszedł sygnał, że oto nie wolno moich słów prezydenta Rzeczpospolitej przekręcać, dlatego że ja jestem prezydentem Polaków. Ja do nich to głoszę, a nie do dziennikarzy.
którzy dopiero sobie montują moje zdania. No gdzie my żyjemy? W demokratycznym państwie?